Jesteśmy po gali sportów walki Sparta 8 w Baranowie, niedaleko Ostrołęki. Ze mną zwycięzca walki wieczoru Robert Wróblewski. Witam serdecznie. Szeregowy Robert Wróblewski, bowiem tutaj odbywasz służbę wojskową niedaleko. No już się pochwalę, ale starszy kapral już jestem, ale służbę cały czas pełnię tutaj w drugim ośrodku radioelektronicznym na kompanii szkolnej w tej chwili, których... I jednostkę i kompanię szkolną bardzo pozdrawiam. I przy okazji, już jak poruszyliśmy temat, to podziękuję bardzo moim kolegom z kompanii szkolnej, dowódcy mojemu kompanii szkolnej, plutonu, jak i kompanii, no i przede wszystkim dowódcy jednostki, który umożliwia mi treningi w naszej pracy, podczas naszej służby. Także dziękuję bardzo i wielkie ukłony dla Was. Bardzo szybka walka, trzeba powiedzieć. Chciał rywal pójść po nogi, bo z tego co widziałem, to chciał pójść po singla, a ty złapałeś szybciutko szyję i gilotyna. Tak, dokładnie. No, taki miałem plan, powiem szczerze, na tą walkę, żeby szukać kopnięć tutaj na dolne części, czyli tutaj low kicki i polowałem gdzieś tam na łydkę. No jakoś tam się udało, bo widziałem, że odczuł to i w pewnym momencie właśnie już szukał jakiegoś rozwiązania, poszedł po nogi i tego się spodziewałem. I wyszło idealnie, że tak powiem. Powiedz mi, bo ty wpisałeś jako klub swojego brata, a także MKS Przasnysz Kickboxing, gdzie jesteś trenerem. Tak. Ja osobiście reprezentuję MKS Przasnysz Teksty Kickboxingu, studio treningu Łukasz Wróblewski K1 w Mławie, Husaria Mława. Jest tego trochę, ponieważ w studio K1 u Łukasza Wróblewskiego trenuję stójeczkę, w Husarii Mława trenuję zapasy, parter i prowadzę treningi dodatkowo w sekcji kickboxingu w Przasnyszu. Powiedz mi, szybka robota, więc co, odpoczynek czy od razu widzimy Cię w poniedziałek na macie? Nie, nic się nie stało, kontuzji nie ma, także odpoczynku jakiegoś tam wielkiego nie planuję. Bardziej odpoczynek taki może psychiczny, bo to wiadomo, jest stres, jakieś tam obciążenie bardziej głowy niż akurat podczas tej walki jakichś urazów nie było, także jakieś przerwy długie nie planuję. A powiedz, jakie plany na przyszłość walki, jeszcze półzawodowe, czy już w pełne zawodowe pojedynki idziesz? No nie wiem, czas to pokaże. Ja tak jakoś nie mam takiego parcia wielkiego, żeby tutaj podbijać świat, bo już też mam i wiek, i jakieś inne obowiązki, i inne jakieś tam problemy. Ale no czas pokaże. Jeśli coś tam będzie, jakieś okazje, jakieś rozmowy, to zobaczymy, jak to się ułoży wszystko. Dziękuję bardzo. Robert Wróblewski, zwycięzca walki wieczoru na GSW Sparta 8. Jeszcze parę słów? Tak, jeśli jeszcze mogę, to chciałem podziękować chłopakom z Narożnika i przede wszystkim mojemu synkowi, Oskarkowi. Synku, jesteś dla ty największą motywacją, największą siłą. Kocham cię bardzo.